Sponsorem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Chocianowie oficjalnie otwarta została kryta pływalnia wybudowana dzięki marszałkowskiemu programowi Dolnośląski Delfinek. Basen powstał przy miejscowej szkole podstawowej i już dzisiaj korzystają z niego nie tylko uczniowie tej placówki, ale i mieszkańcy. To jest kolejny delfinek, który otwieramy, autorski projekt województwa dolnośląskiego. On też jest pokazywany jako pilotażowy dla innych regionów w Polsce, a więc budowa małych przyszkolnych pływalni, niedużych, drogich, ale kilka celów, które sobie założyliśmy, a więc przede wszystkim nauki pływania, dlatego że bardzo wiele utonięć jest, więc jeżeli dzieciaki od najmłodszych lat będą potrafiły pływać, to na pewno ten wskaźnik ulegnie zmniejszeniu. Rozwijanie zainteresowań, spędzenie wolnego czasu, ale jestem głęboko przekonany o tym, że przy tych delfinkach, przy treningach będziemy mieli mistrzów Dolnego Śląska, Polski, Europy, a może i nawet świata. Basen w Chocianowie, tak jak inne kryte pływalnie budowane w ramach programu Dolnośląski Delfinek, ma nieckę basenową o wymiarach 16,5 metra na 8,5, o głębokości od 90 cm do 1,35 m i 4 tory pływackie o szerokości 2 metrów każdy. Jednocześnie w basenie przebywać może do 30 osób. Dodatkowo pływalnia posiada dwie sauny, jacuzzi, szatnie oraz zaplecze sanitarne. Na budowę tego obiektu wydano 6 700 000 zł. Jeszcze praktycznie podczas kampanii wyborczej wiedziałem, że taki projekt będzie, że pracują nad tym. I w kampanii wyborczej obiecałem mieszkańcom, że wybuduję delfinek. Prawie wszyscy nie wiedzieli, co to jest. Ja wyczytałem, że taki projekt jest szykowany i to było moje marzenie. Urząd Marszałkowski praktycznie wytyczył ramy, koncepcję. Pewne rzeczy nie wolno było zmienić, na przykład niecki nie wolno było zmienić. Uczniowie nie kryli radości z otwarcia nowego basenu. Wcześniej, aby móc popływać, musieli jeździć aż do Lubina. Teraz wszystko mają na miejscu. Już korzystałyście? Już pływałyście? Tak, mieliśmy. Jak? Próby. Fajnie. Było super. Bardzo fajnie. Korzyści płynących z zajęć lekcyjnych w wodzie jest wiele. Pływanie angażuje prawie wszystkie mięśnie, ma niesamowity wpływ na harmonijny rozwój organizmu. Dzięki pływaniu likwidują przekurcze, wzmacniają aparat mięśniowo-stawowy, aparat kostny. W sumie na Dolnym Śląsku powstanie 9 takich obiektów. Oprócz tego w Chocianowie, jeszcze w Górze, Szmigrodzie, Twardogórze, Kątach Wrocławskich, Strzegomiu, Szczawnie, Zdroju Głuszycy i Wieleniej Górze. W tym ostatnim mieście trwają prace nad stworzeniem modelu finansowego dla tej inwestycji. Docelowo nowa kryta pływalnia w Wieleniej Górze ma powstać przy szkole podstawowej nr 10.
się. Zakładaliśmy, że ten projekt będzie składał się z jednego etapu. Okazało się, że zainteresowanie jest tak ogromne, że w tym roku przedłużyliśmy nabory i dodatkowe delfinki również będą realizowane. Sponsorem programu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.